Siema, dzisiaj wielki dzień motosportu na Godziembie. Mamy 11 listopada, święto niepodległości i wyjątkowy wyścig na Godziembie. I mamy odważnego na motocyklu. Postanowił uczcić święto narodowe właśnie na motocyklu. Patrzcie, flaga z tyłu. Nie ma, że zimno. Zdążyłem, 14 minut przed startem. Idę się rozkładać. I filmuję. Zdążyłem, 14 minut przed startem. Jestem na Godziembie. Mała rozgrzewka. O, tam sporo ludzi jest. Już tam idę. Po zakończeniu rywalizacji wyniki live.motorresults.pl będą prezentowane. Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Yeah.
rywalizacja ostra, muszę wam powiedzieć, że zawody przepiękne wystartowali.
No powiem wam, zawody pierwsza klasa, że tego godzięba się doczekała, to jestem bardzo zadowolony. W końcu zawody na perfekcyjnym poziomie i elementy super enduro, hard enduro, cross country, po prostu wszystko, nie? Jest coś pięknego. Atmosfera przepiękna. Rywalizacja cudowna, nie ma żadnych przepychanek, żadnych kłótni, po prostu jest rewela. I pozdrawiam chłopaków z Gdańska, którzy tu przyjechali, i Rafała, który złamał rękę prawdopodobnie. Pozdrawiam cię i zdrowia. Panie, dawaj, dajesz! Siła! Poszedł. Zawodnicy zmęczeni, 40 kółek, ponad 40 km. Nie, 10 kółek. Ponad 4 km tor, czyli ponad 40 km. Jadą, jadą.
Ja się pomału zwijam, jeszcze jadę tam, idę do Mario i do Mateusza zobaczyć, czy oni jeszcze tam są przy torze. No to co, trzymajcie się, nara, hejos. So don't leave me.